Cześć, siemanko, witajcie! Oczywiście z tej strony Kapi, jesteśmy dzisiaj na mapce Vertonovo, do oczywiście Farminga 19 i na sam początek oczywiście krótki opis tej mapki. Więc mapka opublikowana 4 lipca tego roku oczywiście i uwaga. Dwa grywalne gospodarstwa, 7 pól i 2 łąki, sklep z maszynami, las, kupowane landy i pola, wszystkie animacje otwierania, polski klimat, autorzy Vertonovski. I tak, landy, coś takiego, tak to się prezentuje. Już mamy kilka na start. Co my tu mamy? Nie mamy maszyn na start. Co tu jeszcze tutaj? Co mamy tu? Silos i na pewności całkowitej. Nie mamy skupów, z tego co widzę, więc troszkę słabo. Dobra, otwieramy sobie wrota, tak jak widzicie, wszystko się oczywiście otwiera. Powiem wam, że mapka dosyć dużo waży, bo ponad 300, bodajże chyba 370 mega. A no, mapka nie jest jakoś chyba super duża, bo w sumie na niej tak po niej nie chodziłem. Ale no, co zrobić. Jeżeli ktoś był u Kyla na streamie wczorajszym, no to widzieliście, że testowałem sobie razem z nim nową mapkę. Co lice, także jak wyjdzie, no to oczywiście również prezentację wam tam. Tutaj troszeczkę, no, ten owies urósł tutaj na polu. Ale dobra, lećmy sobie tak, może tu niby jakiś skup jest, chociaż tutaj nie pokazuje cen, ale tu jakiś skup jest, więc prawdopodobnie można sprzedawać. Dobra, weźmy sobie szybkie bieganie. Także tu mamy jedną gospodarkę, tu mamy pole słonecznika, mega fajne takie. Co my tu mamy? Gmina spółdzielna w Gorzkowie. W Gorzkowie sklep numer 7? To jest Gorzkowa? Serio? Albo coś? W Gorzkowie? Albo nie wiem. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka mapka Gorzkowa do poprzednich farmingów. Mega fajna. O, i tu mamy drugą gospodarkę. Co my tu mamy? Coś takiego. Otwierane. Właśnie tutaj wszystko otwierane. Jest fajne takie właśnie na jakieś maszynki. Tu drzewka jakieś posadzone, te małe też się otwierają. Nie, tych małych nie da się, niestety. Przejazdówki dwie mamy. Aha, i tak to się prezentuje, tu nie ma, nie potka, nic, to od razu pole. Jak widzicie, tekstury są zmienione, także mapka jak najbardziej na plus, już mi się mega podoba. Kawałek tutaj, ale takiej łączki, troszeczkę trawy. O, tu kolejna brama otwierana. Tu możemy wejść. Jakieś tam chałupki mamy. Tutaj też na jakieś tam, na przykład maszynki czy coś, by postawić. Przystanek, na których polskich, na mapkach polskich jest dużo takiego samego przystanku. Co, tu kawałek jakiś drewna, ale jakby to miał być tartak. Mamy oczywiście sąsiadów, jakieś widzicie domki. Tu jakieś różne pola. Tu mamy niby kolejne jakieś gospodarstwo, ale to już jest sąsiadów. No i tutaj nie możemy się do nich wbić. Widzicie jakieś tam pola. Główna droga jakaś pobie. Aha, tam już nie możemy. Mam nadzieję, że po polu można. Nie, nie można. Aha, no dobra. To nieźle. Fajna mapka, bo i tekstury zmieniane i tak dalej. Wszystko ładnie wygląda. Ale no, jakieś tam błędy są. Dobra, tu mam wodę. Także prawdopodobnie właśnie tutaj możemy sobie ją pobierać. Zakończenie map, gdzie właśnie patrzę na wszystkich mapach, jak to wygląda. Tu mamy ten las właśnie, co był w opisie. Zakończenie map fajne. Także plusi za zakończenie mapy. Tu jakieś kolejne pola, aha, tam jeszcze możemy biec. Dobra. Tu jakieś pole również. Tutaj, ale są te pola, to jako zakończenie muszą być. Bo tam się da rady dalej nic z tym robić. No i tu mamy pole. Tu mamy stawik jeszcze mały. Łączkę. No tu jeszcze z tyłu wiaty mamy, tu ale jakiś silos. Tutaj pole jeszcze normalne. Tutaj łąkę mamy. Że widzicie, ładna. No i tutaj to pole słonecznika. Także dużo pól nie ma. Ale mapka fajna, no takie malutkie właśnie maszynki mogą być. Także co, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Łapkujcie, słuchajcie, komentujcie, piszcie, jakie mapy mają być kolejne w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, cześć!